Witamy serdecznie z psem Feliksem w Minucie Surówki. Otóż, ponieważ jest niskie czytelnictwo i nikt nic nie czyta, więc ja uczę nawet psa czytać, żeby trochę podnieść, żebyśmy choć tyle czytali, co Czesi. Jestem oczywiście w piżamie, polecam piżamę na tę pogodę. Piżama, chodźmy w piżamach pod spodem. Utwórzmy tajne stowarzyszenie noszących piżamy. Ale teraz będzie trochę poważniej. Znakomita książka profesora Grzegorza Ziółkowskiego, Okrutny teatr samospaleń. Niby wiedziałem, ale z tej książki dowiedziałem się, że poza Czechami chyba w Polsce najwięcej osób w różnych bardzo szczytnych celach dokonało samopalenia, nie tylko Piotr Szczęsny niedawno, dokonało samospalenia na znak protestu, czy żeby zwrócić na coś uwagę. Zresztą okazuje się, że podobnie jak głodówka protestacyjna, samospalenie jest dosyć świeżym historycznie sposobem walki czy też manifestacji poglądów. Książka wstrząsająca, poruszająca i mówiąca o Piotrze Szczęsnym, Janu Palachu, Romasie Kalancie i wszystkich tych, którzy zdecydowali się, o Tybetańczykach też, którzy zdecydowali się na tak duży akt desperacji, żeby coś dla nich ważnego powiedzieć światu. Teraz zmienimy temat na trochę lżejszy. Starszy pan B, Dariusza Michalskiego, który w ogóle nie pisze książek chudych, opowieść o Jeremim Przyborze. Nie wiem, czy nie było jakąś legendą, że kiedyś jak miano zdjąć kabaret starszych panów z telewizji polskiej TVP1 czarno-białej i jedyny program wtedy istniał jeden, to z Górnego Śląska było najwięcej telefonów, żeby kabaret starszych panów istniał. Był to pewnego rodzaju, na dziś aż trudno uwierzyć, rodzaj niezrozumiałej masowej fascynacji teatrem absurdu. To się do dzisiaj z przyjemnością ogląda, ale prawdopodobnie nie bardzo można by do tego wrócić. Ale kabaret starszych panów, co tu dużo mówić? Ulicę wymiatał, trochę jak Wesoła Lwowska Fala przed wojną, mimo tego, że z dzisiejszego punktu widzenia takiej ludowej i też ekskluzywnej percepcji nie było to proste. Last but not least, w ramach z Feliksem szerzenia czytelnictwa polecam bardzo to, co Rosjanie nazywają tołstymi żurnałami. Też będę o tym mówił, a mianowicie spośród miesięczników, kwartalników, których A jest coraz mniej, B na miejsce każdego, który zniknie, powstaje nowy, C mają po 500 egzemplarzy nakładu, ale są naprawdę świetne i tam są świetne teksty, których, uwaga, powyżej 5 stron nie znajdziemy w internecie. Tutaj Kultura i Społeczeństwo. Kwartalnik, numer najnowszy, który mówi nie tylko o tych wojnach, co były, ale bardzo rzeczowo o tych wojnach, co są. Syria, Ukraina, ale też są tutaj bardzo ciekawe analizy, jak może wyglądać następna wojna, bo jak patrzę na te defilady pełne czołgów Leopard, to mi się przypominają defilady z 1939 roku, a wojnę, proszę Państwa, prawdopodobnie, tak mówią wojskowi, wygrywa się Volkssturmem, a w Polsce obrona cywilna jest na takim poziomie, że gdyby odpukać naprawdę, to nie ma mowy, żeby jakikolwiek cywil polski przeżył wojnę. W obecnym stanie naszej obronności, do następnej minuty surówki, tym oto optymistycznym akcentem.